czemu w tym roku nie dostałem telefonu? Czemu w tym roku nie dostałem 4000? Czemu w tym roku nie dostałem... Siemano maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w Ancient Warfare 2, czyli bardzo fajnie przyjętą przez was serię. Dzisiaj nie zagramy kampanii, prawdopodobnie może kilka mapek, aczkolwiek dzisiaj pobawimy się w map edytorze, ogólnie w tym edytorze, gdzie możemy sami ustalać sobie walki, sami robić walki. Wszedł nowy update ostatnio, taki świąteczny, z Mikołajem, i to zamierzam ogólnie ograć, pobawić się trochę, pośmieszkować, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na intro. O kurde, patrzcie, wszedłem sobie niechcący w kampanię i zobaczcie, my dopiero zrobiliśmy 9 poziomów zwykłej kampanii, a zostało jeszcze tyle. Tutaj śnieżna i tu jakaś tarkowa. 60 poziomów kampanii jest, ja pierniczę, będziemy to robili przez rok. Super. O kurde, wszedłem w jakąś gladiator arenę przez przypadek. Press tab. Okej, wziąłem to, wziąłem kluczyk, ale ja chcę z pierwszej osoby. Jestem gdzieś na arenie. Niechcący, nie chciałem tego, ale nacisnąłem niechcący, mówię, może będzie fajne. Oooo. Ha! Ale fajnie skandują, ale to jest głośne. Dobra, jestem, trochę ściszyłem. Aczkolwiek, dobra, czekajcie, co ja mam? Teraz sword miałem? Nie, wcześniej miałem jakiś tam sztylet, więc miecz może w sumie być imo odrobinę lepszy. Ten ma coś fajnego, co to jest? To jest jakaś katana, o kurde. O nie, ten ma tarczę, pokonałem tego starszą, dobra, ten ma, tutaj jest katana. Czemu jest tak dużo ich? Mam tutaj mackę, dobra, co to jest? To jest jakiś młot, tak? Młota nie chcę, ale chciałbym, na pewno chciałbym katanę. I chciałbym też tarczę przy okazji. Teraz ku... O kurde, na koniu do mnie, ale patrzcie, katana jest OP. Nie chciałem w nich rzucać tarczą. Nie, dobra, mam tarczę. A zobaczcie, ilu ich jest. Halo, to jest niesprawiedliwe. Jeden. New high score, 16. Kurde, to może być całkiem fajna zabawa. Spróbujmy raz jeszcze. Ja oczywiście wolę na pierwszej osobie, bo cała tutaj... O Jezu, konika niechcący rozwaliłem. Podnieśmy sobie tarczę. Podnieśmy sobie również miecz. Po to, żeby być trochę lepszym graczem. Ten tutaj... Ojejku. No nie, no to jest... Jestem strasznie dobry. Patrzcie na to, no naprawdę jestem... O kurde, ten ma widły. Widłami mógł nas w sumie porobić i coś tam nas sieknął widłami, fakt. Fork. Widły to fork po angielsku. Widzicie, nawet się uczymy. Bismento, co to jest bismento? Ten na koniu z tarczą to... O, dobra, jednak mi się udało. No robię tutaj ich na kwaśne jabłuszko, ich biję. Tu my skandują, mówią, mano, wygrasz. A ja wiem, że wygram i to jest najlepsze. Taka pewność siebie. Chociaż nie, no pewność, mówię, że rutyna zabija. Aczkolwiek, czy rutyna w grach również zabije? O kurde, no trochę mnie prawie zabiła, muszę przyznać. Czy tutaj jest coś ciekawego do podniesienia? Raczej nie. Ale tych dużo na konikach do mnie przyjeżdża. Ale w sumie konikom wtedy podcinam gardełko i jest po nich. Patrzcie na to, tutaj z młotem od przodu. Dwóch naraz siekam, od przodu do takich się podchodzi. Do tych, o też od przodu, dobra, nawet z tego muszę od lewej tutaj zrobić, ale nie wyszło. Od przodu raczej go nie zrobię. Dobra, mam mało życia już całkiem. Mało życia. Spear tam jest. No nie wiem, myślę, że powinien troszkę jednak dalej stać, bo boję się, co się tutaj ze mną stanie. Dobra, fork leży. Oj, nie udało się, ale 30 to również całkiem dobry wynik. Dobra, i tutaj mamy ten właśnie edytor i mamy Christmas. Właśnie taki bym chciał. New Seed, niech będzie trochę większe. Weather, niech też będzie pogoda, chociaż może pogoda, niech będzie pogoda. I tak, game mode, oczywiście deathmatch, niech będzie deathmatch. Team kill enabled. Niech będzie place player, czyli mnie. Dobra, ja tutaj się postawię. Place target, target jest czym? You can place targets in this game mode. Place king. King to jest jakiś król, tak? Dobra, z tych wystarczy. Króla w końcu postawiłem, tak? Ale nie chcę w sumie króla, bo wolałbym tutaj. Tutaj wybieramy sobie jednostki, formations, tutaj, co to? Shape'y, jakie shape'y? Aha, że mogę ich zrobić... A, w takich shape'ach, dobra. Co to jest? Katapulty, Jezu, jakie tu będą śmieszne rzeczy, patrzcie na to. Na koniach to już widzieliśmy. Na słoniach? Rzeszku... Dobra, i jest to, co chciałem, tylko że tutaj weźmiemy sobie... 20 w takiej formacji, nie, weźmiemy sobie ich w formacji linii, tylko że w takiej innej linii bym chciał ich trochę, ale nie, oni muszą być bardzo blisko siebie wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Kurde, to będzie najlepsza walka na świecie. Będę walczył z Mikołajami. Manojek kontra 100, nawet więcej niż 100. 220, kurde, Mikołajów. Zobaczymy, czy dam sobie radę. Będzie śmiesznie, mam nadzieję. Spróbujmy. Ok, jesteśmy w grze i troszkę laguje z tego, co widzę. Troszkę laguje. O kurde, patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na nich wszystkich, no. To się nazywa jeden człowiek kontra armia. Armia tutaj 220 Mikołajów. Troszkę się tnie, nawet nie troszkę. Christmas Road. Nie wiem, czym jest... Nie, nic nie widzę. Dobra, trzeba trochę mniej ich dać jednak. Dobra, tym razem jest dużo lepiej i dużo ładniej wszystko wygląda. Zobaczcie, no armia Mikołajów dalej jest tutaj ogromna i dalej chce mnie zadźgać. Ja się nie dam. Jeden, patrzcie, jeden upadł. Drugi upadł. Trzeci upadł. Wrąbałem się w nich wszystkich. Patrzcie, oni się przewracają o samych siebie. To może być bardzo ciężkie ich zabić, ale myślę, że uda mi się. Jak będę tak składał po dwóch, po trzech na raz, to myślę, że mi się to uda, chociaż to jest bardzo ciężka zabawa, wam powiem, bo tutaj zobaczcie, jaki to jest młyn, o. Dobra, ustawiłem ich sobie troszeczkę inaczej, patrzcie, tak w takim rządku, że ten jeden podejdzie i się odsunie, podejdzie i się odsunie, podejdzie i się odsunie, więc teraz, no po kolei będą, tak w miarę po kolei będą podchodzili. No Mikołaju, panie, czemu w tym roku nie dostałem telefonu? Czemu w tym roku nie dostałem 4000? Czemu w tym roku nie dostałem nowego komputera? Czemu w tym roku nie dostałem lalki Barbie? Czemu w tamtym roku nie dostałem męskiego różowego krzesła? Czemu w tym roku nie dostałem nowej karty graficznej? Albo lepszego biurka, albo nowej kamery, albo aparatu, albo tak naprawdę tatu mojemu dać nowy telefon, albo komputer, albo mojemu bratu na przykład. Panie Mikołaju, o. Tym razem odcinek pod tytułem Święty Mikołaj i Armia Słoni. Jak się zabija słonie? Czy one... O Jezus! Aha, nie, wygrałem. Easy. Ej, tu można budować zamek! What? To niezły zamek. Stone Tower. Okej, czyli ja tu mogę zrobić tak naprawdę wszystko. Super, Place King. Nie wiem, dam tutaj króla. I dam również tam dużo Mikołai. Bardzo dużo Mikołajów, patrzcie tam tutaj. Dobra, tak jak widzicie, udało mi się zrobić twierdzę Mikołajów. Zobaczymy, czy uda nam się podbić wielką i żelazną twierdzę. Spróbujmy. Jeden człowiek kontra twierdza Mikołajów. Czy mu się to uda? Czy pomści wszystkie biedne dzieci, które na święta jedyne co dostały to węgiel? Mam nadzieję, że tak będzie, jako że jestem z Dolnego Śląska, nieważne. Śląsk, nie Śląsk, to jednak Śląsk. Tutaj też, jak wiadomo, jemy węgiel. Ale niestety nam się nie udało. To absolutnie nie znaczy, że zamierzam się poddać. Jednak teraz, przez to, że tutaj jest ten zamek, to zaczynam wierzyć, że w późniejszym etapie kampanii faktycznie będzie co robić. Faktycznie będzie co robić. Okej, dostaliśmy dość mocno, wam powiem. Mam już mniej niż połowę życia, no. Nie wiem, wydaje mi się... Albo... Co to jest? Co zrobiła ta moja... Ojejku. Dobra, tym razem dam sobie radę, tylko zrobię to troszkę mądrzej. Szybciej tam po prostu wbiegnę. Chcę też zobaczyć tego króla, czym ten król się zajmuje, bo król... Wydaje mi się, że... O Jezu, no i zobaczcie, że... Dobra, wbiegnijmy tam po prostu, biegnijmy do króla. Biegnijmy do króla, bo ci panowie na dachu tutaj za dużo nie zrobią. Ja chcę zobaczyć, kim jest król i co król robi. O, wygrałem. Ha! Lamusy! Dobra, starczy zabawy z Mikołajami, przejdźmy do fabuły. Jesteśmy już oczywiście w grze i było powiedziane, że to już zostało tylko kilka kroków tak naprawdę do królewskiego zamku, a tutaj do mnie strzelają ogniste strzały. Jak mam sobie radzić z czymś takim? Halo? Mam tarczę niby, nie? Tarcza mi mogłaby pomóc, aczkolwiek no to jest dość intensywne. Dobra, może to nie było zbyt mądre, żeby o kurde. Patrzcie, ale dodali też, dodali też życie. Więc to dobrze, kiedyś umierało się na jednego strzała. Teraz nie umiera się już na jednego strzała, tylko dodali życie, ale oni pewnie też są dużo lepsi niż wcześniej. Chociaż... Dobra, jakoś mi się udało tutaj ich pozałatwiać, ale tu jest ich strasznie dużo. I boję się, że prędzej czy później umrę po prostu, aczkolwiek nie. Chociaż mnie uderzył, więc stało mi naprawdę bardzo, ale to bardzo mało życia. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do końca, bo tych jakoś się nie boję tutaj facetów z mieczami. Bo ich już mam... Tylko tych z widłami, no dokładnie, i zostałem pokonany. Ale teraz tutaj będzie revenge, będzie zemsta, jak to mówią. Dobra, ty tutaj nie trafiłeś, więc spadaj. Cię muszę podejść od tej strony, bo ty będziesz zawsze strzelał... O kurde, dobra, nieważne. Ale zobaczcie... No ty kurde, no nie, no oni... Jak mam to pokonać? Dajcie mi strzały. Mogę podnieść łuk? Mogę, press tab, okej. Łukiem. O, to i teraz będzie easy, patrz. No i co? A nie, ty nie umierasz od tego niestety. No czemu nie umierasz? Dobra, nie chcę łuku, chcę mój miecz. Którym się ubiera miecz? Gdzie jesteś, mieczu? Miecz, a może wezmę sobie takiego, kurde, pickaxa? Sword. Okej. Patrzcie, to jest dobre. Dobre! Dwóch naraz posiekałem. To jest naprawdę całkiem fajna broń, muszę powiedzieć. Muszę przyznać, że jestem z niej całkiem zadowolony. Jak na, taką lamusiarską broń, jakąś aksa. O, mam klucz, dobra. Czyli teraz mógłbym w sumie pobiec już do drzwi. Po prostu otworzyć te drzwi. Dobra, tutaj mogę znowu tak, patrzcie, dobra. O. O nie, dotknął mnie, dobra, niestety. Co? Od razu na wstępie dostałem strzałą, bo w sumie czemu by nie? Wiadomo. Strzała. Strzała. Strzała, dobra. Początek mapki. Mamy całkiem dużo życia. Mamy pickaxa, więc powinno nam być troszkę łatwiej jednak zabijać tych tutaj typeczków. Chociaż na razie to tak wcale nie wygląda. Myślałem, że uda mi się na przykład jakieś 3 naraz zabić. Ale 2 naraz to też całkiem niezły wynik. A zobaczcie, ilu ich tam jest! Jakbym tak od tyłu ich spróbował jakoś zajść. Dobra, ej, wyszło całkiem spoko. Tu jest klucz, którego bym nie podniósł. Wyszło całkiem spoko, bo mam jeszcze bardzo dużo życia. A zabiłem już praktycznie większość ich, więc myślę, że spoko. Dobra, ty tutaj poszedłeś. Ty znowu mnie prawie zabiłeś, ziomuś. Co jest grane? Powiem wam tak. Ta gra zaczyna się robić trudna. A jak sobie pomyślę, że jesteśmy w 1/6 tej gry, to robi mi się niedobrze. Ogólnie. Nie wiem czemu w sumie. Ale tak jest. No, nie będę was kłamał. Jak wiecie, jestem szczerym youtuberem. Nie kłamię, więc no, robi się ciężko. Dobra. Udało mi się zabić tego typka tutaj. Teraz tak, tutaj gdzieś był ten pickaxe, nie? Może ten pickaxe nie jest taki wcale dobry, jak mówili tutaj. Jeszcze pełne życie. Dalej w sumie mam. Ja bym chciał podnieść takiego jakiegoś innego. Może to by było fajne, co? Okej, oni mnie blokują. Ale ja teraz mogę... No nie, no nie mogę ich zabijać praktycznie. Czemu? A nie, zabijam, tylko to nie ma dźwięku. Dobra, udało się zabić, tylko że bez dźwięku zabicia. To skacze dalej. To w sumie takie dość dziwne, nie? Okej. Nie wiem, co my tutaj czarujemy jakoś tymi wandami. Dało się coś tam go pokaleczyć. Aha. No nie wiem, no zabij typa. Dobra, nie chcę tego, chcę coś innego, go. Battle axe, dobra, go. Gdzie jesteś? O kurde, ale byś mnie sieknął, ziomeczku, byś mnie sieknął. No i w sumie typical Daniel Magical, dalej mam pół życia. Dalej mam pół życia, muszę chyba troszkę bardziej zachować. O kurde, rzuciłem tym. Muszę troszkę bardziej... Ogólnie powiem wam, że to nic dobrego nie wróży. Wydaje mi się, że popsuli tą grę tym update'em, bo wcześniej była łatwa. A teraz nie mogę przejść tej cholernej gry. I no jak mam walczyć z takimi tymi tutaj toporowcami? No i teraz powinienem już tego zabić dawno. Bo inaczej, no nie uda mi się tego zrobić. Dobra, ale no będę po prostu tak grał po prostu bardzo bezpiecznie i będę wybijał jednego po jednym. Chociaż tracę trochę życia zazwyczaj. Dobra, udało mi się akurat. O, teraz patrzcie, on atakuje. On teraz też atakuje, tak? On atakuje, więc ja teraz mogę sobie wbić i go zabić. Dobra, całkiem to nieźle wyszło, aczkolwiek znowu mam lekko ponad połowę życia. A jest ich tutaj dość sporo. Dobra, tego rzucę. Bo ten zawsze mi tutaj... Zabija mnie, więc tego rzucę. Aha, nie mam teraz broni, niestety. Dobra, trochę ich tutaj wykołuję. Podniosę broń. Dobra, mam tutaj karmę, więc mogę rzucić. Okej, mam tutaj katanę. Katana jest całkiem spoko już. Dobra, katana jest całkiem spoko bronią. I w sumie jestem daleko. Mam nadzieję, że nie zostawiłem żadnego klucza. Zostało ich niewielu, naprawdę niewielu. Aczkolwiek boję się, że będą naprawdę mocni. Konie raczej nie są zbyt groźne. Bo koniowi wystarczy odciąć główkę i tutaj pan kierowca konia spada. Ale tutaj stało 4 włóczników, którzy będą Tymi spirami prawdopodobnie chcieli we mnie rzucić, aczkolwiek nawet jeżeli nie... O ty kurwa... No nie! Dobra, oficjalnie wam obiecuję, że to jest ostatnia moja próba. Ostatnia. Więcej nie mam po prostu, kurde, ani siły, ani energii, ani chęci, żeby w to grać. Bo nie mogę tego przejść. Jestem tak stiltowany, że dawno nie byłem na żadną grę tak stiltowany. Wezmę sobie to, ten topór, który właśnie gdzieś tam próbuje odlecieć. Chcę topór. O, gdzie on jest? No nie, dajcie mi go, proszę. Nie wypadaj za... Never mind. Gdzie jest mój miecz? Mam już dość, naprawdę. Serdeczne, mam dość tej gry. No ich tutaj, zobaczcie, ile ich tutaj jest. No. Gdzieś tam wszedł na górę. Nie no, spróbuję tak pojedynczo ich tutaj robić. Ale no, zobaczcie, że... Wiecie, no ich jest je... No i teraz mnie uderzył. Dobra, został już tylko jeden. Dobra, jest całkiem spoko. Jest kind of great. Całkiem spoko, tylko tam potem są ci spearmeni, których... Nie wiem, jak mam sobie ich... Jak mam się ich pozbyć, jak mam przeżyć to, że oni będą do mnie rzucali, no. Nie mam pojęcia, jak miałbym to zrobić. Dlatego też tego od... O, od lewej. Albo nie, od prawej. Dobra, go. No, pięknie. I teraz tak. Został jeden z tym takim toporkiem, który jest całkiem... On jest całkiem trudny, ale dobra, udało mi się go zabić. Teraz został jeden z kataną, który zawsze mnie składał. I w sumie ten z kataną też jest... Jest całkiem spoko. Okej. No nie, uderzyli mnie, no. Dobra, ale zabiłem ich. Chcę katanę. Mam katanę. Dobra, tego dość szybko, myślę, poskładam. Okej, udało się. Zostało nam kilku zawodników. Zostały dwa konie, które też raczej poskładam bez jakichś tam większych problemów. Oczywiście. I teraz tak, zróbmy sobie C. Jakaś większa tarcza? Może nie ma raczej większych tarcz. No i to jak mam sobie z nimi poradzić? Nie mam pojęcia, co mógłbym zrobić. Myślę, że jak ustawię się tutaj... Tak do nich będę szedł tak bokiem na przykład. No bo oni zaraz wezmą i rzucą tym we mnie. Może jak ja też w nich rzucę? To tak niezbyt wyszło. Jeszcze mi tam ten mój miecz odleciał. No tam se leci. To muszą naprawić jakoś chyba. Może jakbym czymś takim do nich podszedł? No nie! Dobra. Koniec! Mam dość! Serio! Przejdziemy to kiedy indziej, po prostu mam dość! Nie mogę tego przejść! Dajcie mi tipy, jak mam to robić, co robię źle! Halo! Tak więc na dzisiaj to już by było wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół, jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba, a na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się! Pa, pa!